nie było już dawno. Trybuny świeciły pustkami i gdyby nie liczna grupa kibiców z Łodzi, można by było pomyśleć, że piłkarze rozgrywają mało istotny mecz kontrolny. Piłkarze zdegradowanego do drugiej ligi Rakowa zaatakowali pierwsi. Piłkę po strzale Skwary pewnie złapał Arkadiusz Onyszko. W całej pierwszej połowie to była jedyna interesująca akcja gospodarzy. Widzew, mimo braków kadrowych, okazał się w Częstochowie drużyną zdecydowanie lepszą. Z drugiej strony gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a piłkarze Rakowa pozwalali Widzewiakom niemal na wszystko. Jedynym zawodnikiem w barwach Rakowa, do którego nie można było mieć żadnych zastrzeżeń, to Marek Matuszek. Bramkarz częstochowian zachowywał czyste konto do 26 minuty. Do tego momentu Widzewiacy oddali 4 celne strzały. Umiejętności Matuszka testowali Gęsior, Siadaczka, Terlecki i Kobylański. W 26 minucie Łodzianie wykonywali rzut rożny. Piłka została wybita zbyt lekko i wydawało się, że nic z tej akcji nie będzie. Tymczasem na uderzenie z powietrza zdecydował się Mirosław Szymkowiak. Marek Matuszak był bez szans. Widzew całkowicie zasłużenie objął prowadzenie. Następne minuty mogły przynieść kolejne bramki. Bliscy szczęścia byli przede wszystkim Rafał Siadaczka i Piotr Szarpak. W tej sytuacji Matuszka wyręczył jeden z obrońców. Silny strzał Siadaczki, ale wprost bramkarza. W 34 minucie wywalczył piłkę Piotr Szarpak. Krótko rozegrał ją z Szymkowiakiem, uderzył dobrze, ale piłka otarła się jeszcze o jednego z gospodarzy i przeleciała tuż nad poprzeczką. Do widzewskiego ataku powrócił pauzujący wcześniej za żółte kartki Andrzej Kobylański. Napastnik Widzewa jednak nie zachwycił, a jego akcje nie przynosiły dużego zagrożenia pod bramką rywala. Do przerwy Widzewiacy prowadzili 1-0. Właściwie pierwsza składna akcja po przerwie przyniosła nam drugiego gola. To była klasyczna kontra Łodzian. Słowa pochwały należą się nie tylko strzelcowi, ale podającemu Piotrowi Szarpakowi. Marcin Zając wykorzystał swoją szybkość i choć trochę za mocno wypuścił sobie piłkę, zdołał ją przerzucić nad interweniującym bramkarzem Rakowa. W 55 minucie po błędzie w środku pola Andrzeja Kobylańskiego gospodarze stanęli przed szansą zmniejszenia strat. Daniel Kosmel wykorzystał moment zawahania Szymkowiaka, uwolnił się spod jego opieki, ale strzelił obok bramki. 10 minut później częstochowianie zdobyli jednak gola. Po dośrodkowaniu do piłki wyskoczyli Arkadiusz Onyszko i Jaromir Wieprzęć. Nasz bramkarz miał już piłkę w rękach, ale wpadła ona do siatki Widzewa. Czy Wieprzęć nieczysto zaatakował bramkarza Łodzian? Trudno powiedzieć. Sędzia uznał gola i Widzew prowadził już tylko 2-1. Gospodarze popełniali jednak w sobotę dużo błędów i trudno się dziwić, że zajmują w tabeli ostatnie miejsce. Niedokładne podanie obrońcy wykorzystał Zbigniew Czajkowski. Widzew od 67 minuty spotkania prowadził 3-1. Niewiele brakowało, by po chwili padł następny gol. Dobrze grający w całym meczu Maciej Terlecki tym razem faulował w polu karnym. Sędzia jednak nie zauważył nieczystego wślizgu Terleckiego. Widzewiacy atakowali do końca. Podobał się przede wszystkim Mirosław Szymkowiak, najlepszy w sobotę na boisku. Za chwilę dwójkowa akcja z Andrzejem Kobylańskim, tym razem zabrakło precyzji. W 82 minucie przed szansą stanął wprowadzony w drugiej połowie Rafał Kubiak. Dobra akcja Szymkowiaka, dokładne podanie do Kubiaka, jednak nasz pomocnik przegrał pojedynek z Matuszkiem. Dlaczego Krystian Kampa przewrócił naszego pomocnika, trudno powiedzieć. Za ten faul otrzymał tylko żółtą kartkę. Na 4 minuty przed końcem w poprzeczkę trafił jeszcze Andrzej Kobylański. Widzew pokonał pewnie w Częstochowie Raków 3-1.